Witam. Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj chcieliśmy sobie troszeczkę porozmawiać o lakownicy żółtawej. Co to jest ta lakownica żółtawa? Lakownica żółtawa to jest nic innego jak grzybek. Jest to grzyb tak zwany reishi, który praktycznie wszyscy znamy pod tą nazwą. Ogólnie no, większość może zna, bo on się robi dosyć popularny na całym świecie. Nazwa reishi jest nazwą chińską, można powiedzieć, gdzie grzyb ten był już praktycznie wykorzystywany, można powiedzieć, od tysięcy lat w medycynie chińskiej. Był tam głównie używany. Ogólnie jeszcze te grzybki występowały w Japonii i w Ameryce Północnej. To były ich takie tradycyjne miejsca. Ogólnie są one teraz już hodowane praktycznie na całym świecie, no głównie znowu w celach takich komercyjnych, ponieważ one mają swoje właściwości dosyć ciekawe, które za chwilę sobie omówimy. No i oczywiście trzeba znowu na nich zarobić, także trzeba je znowu wszędzie uprawiać i sprzedawać. Chociaż można nawet je z powodzeniem uprawiać samemu w domu. Ogólnie już widziałem takie uprawy, gdzieś tam jakieś wiaderka stały, czy miseczki, czy jakieś inne rzeczy i tam sobie te grzybki po prostu rosły. Nie wiem dokładnie jak to się uprawia, ponieważ ja ich nie uprawiałem, także mnie o to nie pytajcie, ale widziałem, że jest to możliwe. Także można sobie poszukać w internecie takich możliwości. Na pewno gdzieś to będzie opisane, jak to w domu samemu wyhodować. I wtedy można samemu hodować, znowu nie trzeba kupować, bo on do tanich nie należy niestety, jak widać. W Chinach wierzy się głównie, że ten grzyb to jest grzyb nieśmiertelności i że on ma bardzo duże moce duchowe, które z sobą niesie, także on tam jest dosyć na wysokiej półce, jeżeli chodzi o uznanie go. Głównie reishi wzmacnia też bardzo dobrze układ odpornościowy naszego organizmu. Reishi ogólnie pomaga również w walce z nowotworami. Tutaj wykazano to w metodzie in vitro, że jednak działało to, ale no wiadomo, głębszych badań na ludziach już nie robiono. Dokładnie to samo było, jeżeli chodzi o testy, no niestety znowu na zwierzętach. Tutaj również uzyskano dość ciekawe efekty działania tego wszystkiego. Ale wiadomo, już znowu dalej, żeby na ludziach to robić, już znowu nie było chętnych. Nikt się, można powiedzieć, nie pchał na to, żeby to już testować na ludziach. No z jakich powodów, to chyba wiadomo, z jakich, tego chyba nie trzeba jeszcze raz tutaj przytaczać. To już chyba jest jasne. Również reishi jest przeciwzapalny i antybakteryjny. Tak, właściwości przeciwzapalne również posiada i bakteriobójcze. Ten słowo, co ja. Okej, dobra. Przepraszam, ja robię mały błęd, jak zawsze, ale mi nie szkodzi. Również reishi znajduje zastosowanie wspomagające walką z wirusem. Tutaj również często niektórzy się nim dodatkowo wspomagają. Dodatkowo jeszcze w chronicznym zmęczeniu również tutaj pomaga. Dodatkowo bardzo często sięga się po niego w chorobach autoimmunologicznych. Również znajduje zastosowanie w reumatyzmie, jeżeli takie problemy są. Bardzo dobrze pomaga też na choroby serca i układu krwionośnego. Tutaj również znajduje jakieś tam swoje zastosowanie. Niektórzy bardzo często wtedy po niego sięgają w tym momencie. Potrafi również obniżać nam ciśnienie krwi, jeżeli jest ono za wysokie, a to też staje się coraz większą plagą niestety teraz ostatnio. Dodatkowo używa się go również przy zapaleniach żył oraz przy zwapnieniu żył. Zwapnienie żył przeważnie kończyn dolnych, tutaj się objawia takim bólem przy chodzeniu, głównie po twardych rzeczach, wtedy powstają takie bóle, można powiedzieć, jakby ala skurczowe w nogach i one są dość bolesne. Działa też prewencyjnie przy tym, żeby nam się kwinki czerwone nie zlepiały razem i żeby nie powstawały przykładowo jakieś skrzepy, które mogłyby nam zaszkodzić. Ma właściwości lekko rozrzedzające krew. Dodatkowo jeszcze znajduje zastosowanie w zaburzeniach rytmu serca, jeżeli takie występują.
tutaj również czasami coś tam pomoże. Dobra, my tutaj reishi mamy u nas w formie takich tabletek po prostu, ponieważ no, nie znalazłem, bo akurat mi się nawinęło, gdzieś byłem w sklepie zielarskim, także wzięliśmy to, żeby to wypróbować. Taka buteleczka, to mogę pokazać, bo nie ma na niej firmy za bardzo, także spoko. Dodatkowo co jeszcze? Reishi dodaje nam jeszcze energii. Poprawia naszą pamięć i koncentrację, żebyśmy się lepiej mogli skupić, można powiedzieć. Należy jeszcze do grupy adaptogenów, czyli wzmacnia naszą odporność na stres w jakichś sytuacjach. Dodatkowo tonizuje jeszcze cały nasz organizm. Też jest fajna taka rzecz. Pomaga nam również w zapaleniach nerwów, jeżeli jakieś takie występują gdzieś i coś nas po prostu boli. A to są dosyć bolesne sprawy, zapalenia nerwów. Chroni przed chorobami starczymi, takie jak na przykład Alzheimer, Parkinson. Tutaj również jest coś takiego, że nas troszeczkę to ochroni. Chroni również naszą wątrobę i pomaga jej usuwać toksyny z siebie. Wzmacnia również słabo działającą wątrobę. To również jest fajna taka opcja. Pomaga również w problemach skórnych, jeżeli jakieś występują. Tutaj już problemy różne są różnego rodzaju, na przykład łuszczyce, eksemy, trądzik. Różnego rodzaju. Poprawia ogólnie też całą jakość naszej skóry, żebyśmy po prostu troszeczkę lepiej wyglądali. Również znajduje zastosowanie w wiosennym zmęczeniu. To jest tak, że nadchodzi wiosna i niektórym się wtedy nic po prostu nie chce. To jest takie po prostu zmęczenie, które też jest spowodowane zbyt dużą ilością toksyn w organizmie. Wtedy można sięgnąć również po różne zioła oczyszczające głównie naszą wątrobę. Pomaga również w zapaleniach wątroby, które są spowodowane na przykład alami, cukrami. Ksenobiotykami dokładnie, i to są właśnie takie różne chemiczne substancje, które czasami wprowadzamy sami do naszego organizmu. I wtedy może nasza wątróbka się po prostu zbuntować. Zwiększa również poziom tlenu w naszym organizmie, przez co nasz organizm jest po prostu lepiej dotleniony. Znajduje również zastosowanie, takie lekką pomoc daje przy cukrzycy, ale również przy insulinooporności. Tutaj również znajduje swoje zastosowanie. Kiedy zbieramy reishi, też jest... śpijemy lepiej na to. Tak, poprawię nasz sen, żeby on był bardziej taki spokojniejszy i kolorowy. Posiada również właściwości lekko uspokajające, przez co może znaleźć swoje zastosowanie również w nerwicach, przy jakimś stresie na przykład, przy jakichś traumatycznych przeżyciach. Tutaj również może pomagać nam w tym przeżyć, ale to głównie też jest związane z tym, że ponieważ jest to adaptogen. Również znajduje zastosowanie przy alergiach. Tutaj również może nam troszeczkę pomóc łagodzić te objawy, wszystkie alergii, które występują. I na ten alergia to nie są tylko alergia na dwór, to są również alergia o ten syf, co jest środkowy, jedzenia. To też jest alergia. Zapamiętajcie proszę o to. Tak, bo często się mówi, że dany produkt zrobił alergię, ale nie wiesz, czy w tym produkcie przypadkiem nie było coś jeszcze dodanego, coś chemicznego. On wcale nie musi być, że to ten produkt tą alergię wywołał, tylko mogło być coś innego. Prosty przykład, przykładowo moja matka miała problem na orzechy włoskie, co się okazało. Mówi, że ma na nią alergię, że jej gardło po tym puchnie, bo gdzieś kiedyś zjadła w lodach. Była tutaj u nas, ja zrobiłem lody z orzechów włoskich, takie nasze. Na nie mówiłem, zjadła, jakoś alergii nie było. Czyli po prostu coś było w tych lodach dowalone i na tych orzechach włoskich również, bo później jeszcze jakieś inne miała i tam też był problem z tym. Czyli po prostu coś na tych orzechach było. Przypuszczam, że mogła tam być substancja przeciwgrzybiczna jakaś napryskana. Albo te orzechy po prostu były spleśniałe i były tak
przerobione w tym, bo to wiadomo, nam się zawsze coś spleśniałego przemknie w takich firmach, bo ja widzę, że sam czasami muszę dobrze zobaczyć na ten orzech, czy on przypadkiem nie ma jakiejś pleśni na sobie. Tamtego orzecha nikt nie obraca 30 razy, żeby sprawdzić, czy na nim nie ma pleśni, tylko idzie to wszystko maszynowo. Smacznego. Hamuje procesy starzenia w naszym organizmie. Pomaga również na wrzody żołądka i dwunastnicy. Artrytyzm. Oraz jeszcze w anemiach również znajduje swoje zastosowanie. Albo ich, żeby ich zapobiegać, albo żeby ich po prostu, jak już je mamy, żeby je szybciej wycofać. O tak. Poprawia samopoczucie i usuwa nam również metale ciężkie, a właściwie pomaga je usuwać z organizmu, żeby po prostu je wydalić w siną dal. Tutaj ja znowu muszę dać ostrzeżenie na kobiety, które są w ciąży i kobiety, które daje sam mleka, bo proszę tam mówić. Tutaj nie jest wskazane używanie rajsi, ponieważ on nie jest jeszcze na tych kwestiach różnie przebadany, także tutaj lepiej warto jest zachować ostrożność. Dodatkowo nie powinno się go stosować również przed operacjami czy jakimiś zabiegami, ze względu też na to, że rozcieńcza troszeczkę tę krew i to wszystko, także tutaj również nie powinno się tego używać. Czasami może wywoływać również bóle brzucha, nudności, biegunki. Zdarzały się też gdzieś nieliczne wymioty po nim. Kiedy ludzie mają niskie ciśnienie, bo resi robią ciśnienie na dole. Także tutaj też trzeba zachować ostrożność, bo może zrobić się czarno przed oczami. Dawkę tutaj tego należy również powolutku zwiększać do góry. Dawki ja nie będę mówił, to stosować przeważnie taka, jaka jest, jak się to kupuje podana u tego, bo to różnie bywa, bo są i ekstrakty, są różne to, różne koncentracje tego, dlatego tutaj nie idzie takiej dawki za bardzo podać. Ale to też robi kwestia ceny, ponieważ wszystko inne kosztuje inaczej. Ekstrakt na pewno będzie droższy niż zwykły. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Tylko o co chodzi? Trzeba to zrobić powolutku, ponieważ organizm się musi też do tego przystosować, ponieważ mogą wystąpić zawroty głowy, na przykład jakieś zaburzenia pamięci, bezsenność, tak zwane pukanie serca może również wystąpić, także na to trzeba po prostu zwrócić też uwagę. I to jest tak samo na zmienianie jedzenia, to też mówimy cały czas, zrób to powoli. No i na ten suplement to jest też bardzo właśnie. Zbierajcie powoli. Kiedy wy macie materiał o tym białofurkach i kiedy wy chcecie zrobić mniej, to zrób to powoli. Ale najpierw proszę bardzo mówić na te razem tam białofurkach. Albo to jest możliwe, czy nie jest możliwe. Jeszcze jedną rzeczą to jest, jeżeli mieliśmy jakąś transplantację organów, tutaj również należy zachować ostrożność, ponieważ on może osłabiać działanie tego narządu, który był transplantację? Albo może po prostu go nawet odrzucić, już chciałem powiedzieć, przetransportowany. Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o reishi, także mamy kolejny, tym razem grzybek przerobiony, prozdrowotny. Dobra, także tyle na dziś i pozdrawiam. Do następnego razu.